siema. Tu jest tablica, oni tworzyli klub, to jest tablica już, tutaj z tych ludzi już nikt nie żyje. Tu są dyrektorzy, nie wszyscy. I tutaj tak po kolei, w tą stronę jak pójdziecie od pana Floriana Krygiera dookoła, jest całość poukładana chronologicznie. Dzień dobry. Zobaczycie wszystkie pamiątki po panu Krygierze i tak dookoła, wszystkie zdjęcia. No i powiem wam, że wasze już też się zbierają, tak? Jeszcze ich tu nie ma, znaczy pokazanych, ale wszystkie dokumenty, które są z wami związane, też tutaj będą gdzieś umieszczone. Mam nadzieję, że jak będzie nowy stadion, to pomieszczenie będzie 3 razy większe. Jest tu kupa ciekawych rzeczy, które byście chcieli zobaczyć i bardzo się ze mną zajrzeć. Plecy, prawo stawiać wszystkich mężczyzn. Opisy pana Floriana Krygiera. Jak będziecie kiedyś mieli więcej czasu indywidualnie, zapraszam, możecie sobie to oglądać. A teraz zapraszam, poglądajcie, jakbyście mieli na bieżąco pytania, to proszę bardzo. Ja tak w międzyczasie będę wam mówił. Koniu. Gdzie ty jesteś? Tu, nasz palcem. A czy to jeszcze jestem? Tu jestem z Obsikiem. Gdzie Oczmy? Tu. Ty tu. A Obsik tu. A wiesz, do czego służyły? W tamtych czasach? Nie wiem. W tamtych czasach grało się w butach fabosy. Fabos. Były tak twarde, że jak je zgiąłeś, to się złamały. A już zimą nie było mowy. Dlatego piłkarze zaczęli kombinować i wymyślili buty kolarskie. Były dwa modele butów kolarskich. Jedne czarne z dziurkami, gdzie była przewiewność i to, co macie w tej chwili, delikatne, żeby piłkę się czuło, bo w fabosach się nie czuło piłka. Tam jak sznurówkę założyłeś. I drugie były z noskiem. I myśmy kombinowali, że wkręty od butów fabosów się wyciągało, w podeszwie, w kolarkach się wierciło otwory i wkręcało się te kołki. One były bardzo dobre teraz, szczególnie na zimę, jak jeszcze się w śniegu grało czy coś, także te. Ale były też cholernie niebezpieczne. Zobacz, co tu jest. W tej chwili są te. Później pan Florian jeszcze zaczął pisać. Ilość widzów, około 15 tysięcy. Sprawozdania. Bałtyk Gdynia, ale 62. Tak, wszystkie wyniki są także do dzisiaj. W sprawozdaniach swoich natomiast pan Florian robił tak zwaną ocenę piłkarzy. Robił to głos, robił kurier i robił przegląd sportowy. I różnice między tymi gazetami odnośnie dla przykładu Białka były różne. Więc on wpadł na pomysł, że brał te 3 gazety i dzielił na 3. Co to jest? Nie kojarzę. Jeszcze patrzę, jak ten. Dobry. Środek najważniejszy. Witamy serdecznie. Rafał, 96 lat. Wyobrażasz sobie? Nas? Proszę. W tym wieku? On? Nie. W tych czasach to chyba raczej niemożliwe. Dzień dobry. Dzień dobry. Kojarzy pan tych chłopaków? Kogo jeszcze pan rozpozna? Nie, od tego... Dzień dobry. Tak? Za tę bramkę po rogu to bym cię... Dzień dobry. Chodźcie, chłopcy. Przegaszmili. Proszę. Z bliska czy z daleka? Lepiej wyglądamy. No, z bliska. Tak też myślałem. Dzień jest szczególny, urodziny Pogoni, rocznica powstania klubu, dlatego też pozwoliliśmy sobie zaprosić do was na trening osobę szczególną dla Szczecina, dla Pogoni, dla tego klubu. Pan Stefan Żywotko razem z synem, panem Mieczysławem. Pan Stefan Żywotko to jest trener, legenda tutaj w Szczecinie, ale nie tylko w Szczecinie. Ja nie będę opowiadał wszystkiego, bo tu wyszło słońce, zaszło i byśmy dalej jeszcze tej opowieści nie skończyli. Także pokrótce, pan Stefan ma dzisiaj 96 lat. W Pogoni pracował przez jeden okres czasu, najdłużej spośród wszystkich trenerów, przez ponad 5 lat. Zdobywał różne sukcesy, między innymi awansował z Pogonią do Ekstraklasy. Później przeniósł się do Afryki, tam obrósł legendą i tak naprawdę zdobył tam 9 mistrzostw kraju w Algierii, dobrze mówię? Tak. I dwukrotnie, co ciekawe, Afrykańską Ligę Mistrzów, co do dzisiaj czyni go najbardziej utytułowanym polskim trenerem na całym świecie. Jeszcze Arkę wprowadziłem do pierwszej ligi. No co ja wam powiem, krótko. Jak ja to trenowałem, to na tych trybunach było 20 tysięcy ludzi średnio. W Frączach.
tak? Tak, tak. Ze swoim z tym wujkiem, czy z którym rozmawiałem ostatnio. Także tu trzeba właśnie tylko tak pograć, żeby było 20 tysięcy. Także historia pogoni to jest dość ciekawa. I trzeba do tego nawiązać. A jak to trzeba zrobić? Panie trenerze. Zrobimy to w sobotę. No, to oni muszą popracować. Chodzi pan na mecze? Pewnie, że chodzę, no jak. W sobotę 20:30. No, no, tylko żebym ja nie miał choroby serca powoli. Załatwimy to. Proszę podpowiadać tam, na ucho. Porozmawiamy. Dobra, wszystko dobrego. Zobacz, tak. Cztery. A dać troszeczkę topić tam na wysokość.